tej chwili jest z nami Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto wygra? Bronisław Komorowski, mam nadzieję, dlatego, że mam nadzieję, ile że... Ile głosów zbierze? Bardzo dużo zależy od frekwencji. Myślę, że coraz więcej osób, Polaków ma świadomość, że także nieobecni oddają głos, tyle że bardzo często przeciwnikowi. W związku z tym liczę, że frekwencja w drugiej turze będzie wyższa, że te głosy, które wpadną do urny, będą wynikiem takich przemyśleń racjonalnych, a nie emocjonalnych, czyli rzeczywistej odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej, przez kogo dowodzonej Polski chciałbym żyć. Alternatywa jest dosyć prosta. Co Bronisław Komorowski powinien dziś zrobić w debacie, jutro zrobić w debacie z panem Dudo, żeby przekonać do siebie tych właśnie, którzy nie poszli w pierwszej turze, bo rozumiem, że to jest ten wielki rezerwuar Komorowskiego dziś. Tak, i świadomość wagi tych wyborów. Myślę, że powinien być przede wszystkim sobą, bo Bronisław Komorowski jest prezydentem, ma za sobą całe życie, które świadczy o nim i nie musi niczego udawać i udowadniać. Natomiast, i to jest jego wielkim atutem, przy tym porównaniu nie ma wątpliwości, kto ma doświadczenie, kto swoim życiem zaświadczył, że walczy o wolność, prawa obywatelskie, może być skutecznym strażnikiem konstytucji, a jednocześnie nie być graczem jednej formacji, jednego środowiska politycznego i takim rzecznikiem jednej ideologii, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy jeszcze o wadze tych wyborów, to miejmy świadomość, w jakiej sytuacji jest Europa, w jakiej sytuacji jest świat, że to jest kwestia bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, którą nadzoruje prezydent, a nie kwestie, które pojawiają się, i to nawet bardzo emocjonalnie, ale które do prerogatyw prezydenckich nie należą. No dobrze. Czyli poniedziałek, Bronisław Komorowski świętuje. A tyle niedobrze, że nasza debata, muszę jednak to skomentować, ciągle toczy się wokół kwestii, które bardzo łatwo powiedzieć, a są niezweryfikowalne, jeżeli dotyczą tylko słów. No nie można naraz obniżać wieku emerytalnego, obniżać podatków, mówić, że z przychodów budżetowych, i to większych, będą sfinansowane kolejne inicjatywy warte miliardy złotych. Zawsze można jedne podatki obniżać, a drugie podwyższać. To jest właśnie ta nieodpowiedzialność, do której się właściwie nie odnosimy. Można, ale to czyni rząd po pierwsze. Po drugie, trzeba wskazać źródła finansowania, jeżeli mówimy o budżecie. I nawet były takie szacunki wielomiliardowych deklaracji, które łatwo puszczane w eter, stanowią taką zachętę czy przynętę. Znaczy, to jest, wydaje o tyle, się... wie pan, dla mnie taka pusta rozmowa, że my po prostu nie wiemy, bo nie ma takiej okazji, żeby z panem Dudą porozmawiać. Ja gorąco zapraszam na piątek rano, oczywiście, gdyby pan Duda się zechciał tutaj stawić, to chętnie byśmy się dowiedzieli więcej. Bo być może za tymi jego projektami stoją jakieś myśli i rachunki, których my nie znamy. Panie redaktorze, jeżeli... Suma tych rachunków wynosi 290 miliardów, jak dobrze pamiętam. To trzeba mieć cały budżet, praktycznie prawie cały budżet. No to na kilka lat, te 290 to nie jest tak od ręki. Ale w każdym razie dla mnie nawet nie to jest problem, tylko to, że te różne pomysły padają, niektóre z nich są fajne, inne są niefajne, różne kwoty wyliczane padają, ale my nie wiemy, co za tym stoi. Prawda? Bo to mogą być bardzo dobre przecież pomysły, tylko tego nie wiemy. Po pierwsze, muszą być realizowalne. Jeżeli chodzi natomiast o to, czy Andrzeja Dudy nie można sprawdzić, można. Przecież on nie urodził się wczoraj. On był wiceministrem sprawiedliwości. W bardzo konkretnej sytuacji działał i bardzo konkretne rzeczy robił. I z bardzo konkretnymi ludźmi. Że przypomnę tylko... No tak, to jest ten mój ulubiony bajkopisarz, autor... Czy Zbigniewa Ziobro. Ustawy lustracyjnej, w której chciał... Która notabene nie weszła, nawet za czasów... Zlustrować tak cały Hollywood po prostu. Tak jest. Nawet za czasów PiS ona nie weszła. Przecież on ją pisał w 2006 roku, dokładnie. Tak, no tak. Ale chciałbym już, żebyśmy poniedziałek, prezydent Komorowski budzi się, Państwowa Komisja Wyborcza już o 6 ogłasza wyrok, bo to wynik, bo to łatwo policzyć. Prezydent się budzi z przyjemnością, je jajko na miękko. I przed sobą ma wybory parlamentarne. 5 lat kadencji. Jak się patrzy na sondaże, to
wygląda, że ani PiS, ani Platforma nie mają szans na to, żeby samodzielnie rządzić. Ani PiS, ani Platforma nie mają szans na to, żeby rządzić bez Kukiza. Otwiera pan zupełnie inną rozmowę, która chyba dzisiaj nie jest najważniejszą, bo rzeczywiście najważniejszą jest niedziela i no jednak mimo wszystko wybór, który stoi przed nami. Ale po niedzieli jest poniedziałek, czego szewcy nie lubią, a ministrowie administracji lubią iść do pracy w poniedziałek. I co wtedy? No ja będę w Gdańsku i w Olsztynie, będziemy mówić o systemach, które wprowadzam jako minister administracji i cyfryzacji. Czy dla Platformy po tych wyborach, przecież to jest pytanie, które pan sobie zadaje, jest do wyobrażenia koalicja z Pawłem Kukizem? Jeżeli pyta pan o fenomen socjologiczny, nie zakładam oczywiście skuteczną dalszą pracę naszą i bardzo otwarty, ale bezpośredni także dialog z wyborcami, bo on jest fundamentem do tego, by rzeczywiście i rozumieć procesy i mieć dla nich akceptację, procesy społeczne. To muszę powiedzieć, że w tej kampanii oczywiście Paweł Kukiz odniósł sukces, bo to jest oczywiste. Te 20% jest wynikiem, który bardzo mocno każą się zastanawiać, co takiego się stało, skąd są te głosy, skąd jest to poparcie, jakie ono będzie dalej miało swoje efekty. No tak, ale siadacie sobie z kolegami z Platformy i myślicie, kurczę, da się rządzić z Kukizem? Nie, wydaje mi się, lepiej, żeby PiS rządził z Kukizem? Wydaje mi się, że pytanie jest trochę inne. Czego oczekują ci wyborcy i dlaczego na nie głosując w stosunku do tych najważniejszych w gruncie rzeczy, bo mamy taki dwubiegunowy podział sceny od wielu, wielu lat. No właśnie, ta druga tura też to odzwierciedla. No ale to przecież nie jest sytuacja wieczna i ci wyborcy oczekują czegoś. Wydaje mi się, że w sposób bardzo naturalny pokazali nam, jeżeli pyta pan redaktor o Platformę, czy o moje przemyślenia, moje własne. O PiS pana nie pytam, bo... Pokazali nam, czy przypomnieli nam, jak Platforma się rodziła, czego oczekiwali wówczas, czego myśmy oczekiwali, ja sam, czego oczekiwałem bardzo mocno, angażując się wtedy w tę zmianę, czy w jej powstanie. Właśnie bezpośredniego udziału, większej podmiotowości, większej czytelności gospodarczej, wolnego rynku, wolności obywatelskiej. Te JOW-y, które pan redaktor krytykuje, one nie... To nie jest no kwestia, nie tylko ja, no. No tak, ale to nie jest kwestia ordynacji. Każdy, kto chce demokracji. To nie jest kwestia samej ordynacji, bo myślę, że nie o zapisach ordynacji tutaj myślą ci głównie młodzi ludzie, tylko myślą o swoim większym udziale. W wyborach samorządowych mieliśmy to zresztą podobne... Ale powiedzieli, że do większego udziału prowadzą JOW-y, co jest głupotą kompletną. Nie do końca. A natomiast... nigdy tego nie odszczekaliście. Nie do końca. Ta woda narobiona w mózgach części społeczeństwa teraz zaczyna odzyskać. Nie do końca i nie powiedziałbym, że głupotą jest to, że wyborca chce znać swojego reprezentanta z imienia i nazwiska. Bo o to chodzi przecież. O brak zaufania do szyldów politycznych, do partii, do list, do czegoś, co kiedyś nazywaliśmy listą krajową, a w regionach mamy listy regionalne. Wydaje mi się, że nie jest to nienaturalne. Znaczy, nasza demokracja jest młoda i oczywiście możemy brać przykład ze starszych, gdzie ten ugruntowany system przekształca się w taki mechanizm rzeczywiście wyborów no, dwóch dużych formacji i wtedy ta ordynacja ma sens, bo tak naprawdę na pytania ekonomiczne czy społeczne rzeczywiście odpowiedź może być tak lub nie. Podatki wyższe, niższe, co za tym idzie, tak lub nie. W wielu wypadkach to jest taka odpowiedź. Ale w demokracjach młodych ten aktywny, taki podmiotowy udział obywateli jest bardzo cenny i powinniśmy to wspierać. I nie powinniśmy przeszkadzać, tylko odwrotnie, wychodzić naprzeciw takim oczekiwaniom. To hamuje, wzmacniając egzekutywę konsekwentnie, kosztem rad w samorządach, kosztem posłów w Sejmie. To proszę zauważyć, że wychodzimy temu oczekiwaniu naprzeciw. Naprzeciw wychodzi prezydent Komorowski, proponując również referendum na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane ruchy miejskie, mamy nawet prezydentów wywodzących się z ruchów miejskich, przykład Poznania. Mamy w Warszawie koalicję w wielu dzielnicach. Właśnie z nimi, bo uważam, że nie ma lepszego obywatelskiego partnera niż tego rodzaju inicjatywy. No dobrze, to wracam teraz do Pawła Kukiza. Wicepremier Kukiz, premier Schetyna. Prawdopodobne? Przepraszam, bo akurat kawa... Mało się nie zakrztusi. No. Nie, no bo tak to... będzie? Nie, przede wszystkim będziemy mieli w niedzielę wybory prezydenckie. One w bardzo dużej mierze zadecydują, w jaki sposób, czy bardziej stabilne, czy znów z emocjami, których wydaje mi się dzisiaj
No, powinniśmy unikać. Ze złymi emocjami wyraźnie to chciałem powiedzieć. Wejdziemy w kolejne miesiące. Przedkampanijne, właściwie już kampanijne, bo w poniedziałek, tak jak pan redaktor powiedział, zacznie się kampania parlamentarna. Co więcej, ona właściwie miała miejsce już w czasie tych wyborów w pierwszej turze. No przecież ci kontrkandydaci Bronisława Komorowskiego wielokrotnie mówili, że oni właściwie nie mają szans w wyborach prezydenckich. Oni startują tylko po to, żeby, że tak powiem, w swoim własnym środowisku, tak jest, zdobyć sobie pewną przestrzeń, czyli, że tak powiem, forpocztą kampanii parlamentarnej. I będziemy wtedy rozmawiać o tym, co jest najważniejsze dla wyborców, a również oczekiwać ich odpowiedzi, a te pytania personalne to dopiero późna jesień, po wyborach. No to dużo czasu nie będzie. Nie, to będzie bardzo interesujący czas dla państwa, bo będziecie opisywać bardzo dynamiczne procesy na polskiej scenie politycznej. A wakacji dla nas na pewno nie będzie, więc jeżeli że będą to ciekawe czasy, to przecież sam pan redaktor w poprzedniej rozmowie też dotknął tego problemu. Jest duży elektorat lewicowy. Gdzie jest formacja tegoż elektoratu? Jest popyt, a gdzie podaż? No właśnie, nie może jak tak być, jak w socjalizmie po prostu. No ale w socjalizmie jest, podaży nie ma. W starym systemie były puste półki. Teraz mamy półki pełne i chodzi o dobry wybór. Ale półka produktu lewicy jest pusta. A tu leży tam trochę nieświeżych towarów, co prawda. To już pan ale stwierdził. Nie chcę tej metafory rozwijać. Wie pan, to jest... ja takie mam wrażenie, że Platforma sobie utrudnia życie jak może. No teraz na przykład przedstawiciele także rządu w Radzie Nadzorczej Telewizji do kolei podjęli zadziwiającą decyzję, przeciwko której obywatele kultury głosują. To jest list, który idzie jak burza. Piszą petycje do pani premier, do przewodniczącego Krajowej Rady, do ministra skarbu, do ministra kultury, żeby coś z tym zrobił, bo tam się stały rzeczy bardzo dziwne. Mianowicie kandydaci, którzy wydawali się wyjątkowo dobrze predestynowani do tego, żeby pełnić funkcję w zarządzie mediów publicznych, nie przeszli do drugiej tury w ogóle. Zostali przez Radę Nadzorczą przy zgodzie, przy akceptacji przedstawicieli rządu w tej radzie. Odrzuceni w przedbiegach. Czy nie mam pojęcia na ten temat, natomiast nie czytał pan nie widzę. Nie, no, nie wiem, o kim pan, znaczy domyślam się, mówię o pani Odorowicz. No, domyślam się, o kogo się pan upomina. O Kozaku, ale... nie, to nie ja się upominam. To są dziesiątki, czy już setki w tej chwili podpisów. Być może, natomiast... Zdobywców Oscarów nie i tak wiem dalej o tym nic, natomiast jeżeli pyta pan o sam proces, on jest w toku. Jeżeli sobie przypominam listę kandydatów na prezesa, czy na, no, nawet szerzej, członków zarządu, tak, to ona była bardzo, bardzo długa. 30 jeżeli, kilka osób, tak jest, 3, jeżeli 12 przeszło. Wiem, że dzisiaj jest ta lista krótszą, ale ten finał jeszcze jest przed nami, to po pierwsze jest to proces w toku. Po drugie, no tym się rządzą, takimi prawami się rządzą konkursy, że nie wszyscy mogą być szczęśliwi, nie wszyscy mogą być w pełni usatysfakcjonowani. Tylko po co rozjuszać środowiska twórcze w przeddzień wyborów prezydenckich? Pan prezydent też zresztą oświadczył, że jestem zaniepokojony tą sytuacją. Na początku kampanii wyborczej, robiąc coś w tak oczywisty sposób niepokojącego. Ale zostawmy ten proces tym, którzy za ten proces odpowiadają, więc Rada Nadzorcza w pierwszym etapie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drugim, w kolejnym będziemy widzieć, Rada jak ten... Rada Nadzorcza to są między innymi przedstawiciele rządu, przypominam. Tam jest, tak, przedstawiciele również jednego z resortów, z dwóch resortów. Właśnie, ja natomiast ona jest dużo szersza w swoim... uwalić Agnieszkę. Nie, no, jeden głos nie decyduje o wszystkim, natomiast proszę... Tak jest, dwóch resortów, natomiast jeżeli mówimy o Radzie, jest ona szersza, natomiast jeżeli o Krajowej Radzie, jest to kolejną instytucją, a finał jeszcze dopiero przed nami, zobaczymy, jaki będzie ten finał, a najważniejsze dla mnie jest to nie kto, tylko w jaki sposób zarządza telewizją publiczną, czy wypełniana jest misja. A jest wypełniana dzisiaj, pana zdaniem? W wielu przypadkach mam krytyczny stosunek co do tego, ale to już zupełnie inny temat rozmowy.